Szanowni Państwo, witamy na Śląskim Festiwalu Nauki, a dokładnie w strefie węgla. Już w kuluarach powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz i jestem z tego dumny i jestem tego pewien, że to jest najważniejsza strefa Śląskiego Festiwalu Nauki. Dzisiaj jest 4 grudnia, Barbórka, a my właśnie będziemy rozmawiać o węglu. Wszelkie inne informacje o Śląskim Festiwalu Nauki jeszcze na pewno będą się pojawiały przez cały dzień. Będzie czas, aby to wszystko wymienić. A teraz zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli właśnie po co tutaj się spotkaliśmy, czyli historia górnictwa, historia węgla, to jak on na nas oddziałuje, to jak zmienia naszą rzeczywistość, jak czasami niszczy naszą rzeczywistość, a czasami przez wieki ją budował. Zaczynamy od wystąpienia, jak można zobaczyć, można było przed chwileczką zobaczyć, od perlika do kombajnu. Naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Strzałkowski. Pan profesor reprezentuje Politechnikę Śląską, Wydział Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Jest pan profesor oczywiście, jak już można się domyślić, ekspertem górnictwa i jego historii. I dzisiaj przejdziemy przez te wszystkie lata, jak wyglądał sprzęt górniczy. Nam kojarzy się oczywiście z perlikiem, z młotkiem, młoteczkiem, to co widzimy w kupli, w herbie górniczym. Natomiast to często już jest wręcz takie uwłaczające tym górnikom. To są osoby, które muszą naprawdę posiąść ogromną wiedzę o ruchach górotworów, o wentylacji, o wszystkim tym, co może, gdyby tej wiedzy nie mieli, mogłoby ich po prostu zabić. Także dzisiaj przejdziemy od tych najprostszych form, aż do skomplikowanych kombajnów. Ale żeby nie zabierać czasu, panie profesorze, zapraszamy na scenę. A dziękuję państwa bardzo. Poproszę o brawa już na samo powitanie. Dzień dobry państwu, dziękuję za tak miłe powitanie. Może zacznę od tego, że powiem, skąd zrodził się pomysł takiej prelekcji na taki temat od perlika do kombajnu. Otóż związane jest to z tym, że od szeregu lat obserwuję taką troszkę niewiedzę wśród społeczeństwa na temat technologii stosowanych we współczesnym górnictwie. Przeważnie górnictwo kojarzy się społeczeństwu z czymś schyłkowym, prymitywnym, technologiami, które były stosowane w średniowieczu, a nie współcześnie. I stąd właśnie chciałbym państwu przedstawić różnice w technologiach stosowanych w górnictwie podziemnym na przestrzeni wieków. Zacznijmy od perlika. Jest to z lewej strony młotek, który znajduje się w godle górniczym. Akurat ten rysunek jest autorstwa pana inżyniera Stanisława Majewskiego, który był wykładowcą historii górnictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z prawej strony żelazko, które przykładane było ostrą krawędzią do skały i pobijane przez perlik. Przejdźmy przez historię górnictwa od epoki kamiennej. Muszę państwu powiedzieć, że górnictwo jest najstarszą formą działalności technicznej człowieka. I bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że żadna gałąź przemysłu nie mogłaby funkcjonować bez górnictwa. Znajduje to swoje potwierdzenie w powiedzeniu, które przedstawił laureat Nagrody Nobla z zakresu fizyki Max Planck, który powiedział, że górnictwo nie jest wszystkim, ale wszystko bez górnictwa jest niczym. I to powiedzenie stanowi syntezę przydatności górnictwa. W epoce kamiennej pierwotnie górnicy zbierali skały, które znajdowały się na powierzchni ziemi. Z chwilą, kiedy te zasoby zostały wyczerpywane, sięgnięto do robót podziemnych. Znajdujemy wiele takich przykładów neolitycznych kopalń podziemnych. Szyby miały głębokość do około 10 metrów. Z szybów na różnych poziomach były drążone poziome korytarze.
Przeważnie wysokość tych korytarzy wynosiła do 1 metra. Te fotografie, które przedstawiają ilustrację ówczesnego górnictwa, pokazują, że ci górnicy neolityczni urabiali skały za pomocą bardzo prymitywnych narzędzi kamiennych, rogów jelenich, narzędzi, które prezentowane są tutaj na slajdzie. W 1925 roku w rejonie świętokrzyskim geolog profesor Samsonowicz, który odkrył lubelskie zagłębie węglowe, natrafił na neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego, która to kopalnia znajdowała się na powierzchni około 20 hektarów. Zinwentaryzowało około 120 szybików o głębokości do 10 metrów. I tam właśnie mogą Państwo w założonym rezerwacie geologicznym zapoznać się z zabytkowymi wyrobiskami. Oczywiście technologie urabiania były bardzo prymitywne za pomocą kamiennych narzędzi. Z nich to wyrabiano prymitywne narzędzia, przeważnie były to siekierki, które można było nawet odnaleźć nad Morzem Bałtyckim. Archeolodzy oszacowali, że takie narzędzie wykonywał ówczesny wytwórca około 15 godzin. Ten kombinat górniczy, jeżeli można to tak nazwać, szacowany jest na wiek około 5000 lat. Wyrobiska były bardzo niskie, od 40 cm do 1 metra i tam przebywali górnicy, których wzrost na pewno był mniejszy niż współczesnych ludzi. Po epoce kamiennej przyszła epoka brązu, następnie epoka żelaza i okres średniowieczny. W epoce brązu unowocześniono już narzędzia. Były to narzędzia twardsze, bardziej wytrzymałe, a kolejny postęp odnotowano w epoce żelaza. Tu już szyby posiadały głębokość do 140 metrów. Narzędzia były trwałe. Widzą Państwo tutaj ilustrację przedstawiającą te narzędzia, które dotrwały w niezmienionej formie do okresu średniowiecza. Konstruowano prymitywne maszyny napędzane często siłą ludzkich mięśni, a w epoce żelaza i w średniowieczu również wykorzystywano konie, które w kieracie konnym napędzały wyciągi szybowe, podobnie jak kołowroty. Ja tutaj wszędzie na slajdach podaję źródła, skąd zaczerpnąłem dane ilustracje. W Złotym Stoku możemy zobaczyć z kolei taki właśnie chodnik, który został wykuty perlikiem i żelazkiem. On ma charakterystyczny przekrój dostosowany do ludzkiej sylwetki, tak żeby nakład pracy był możliwie niewielki. Na pewno wszyscy z Państwa znają doskonale i byli w kopalni soli w Wieliczce. Tam pierwsze ślady sięgają kopalnictwa soli 1251 roku, kiedy to zgłębiono pierwszy szyb. Można tak powiedzieć, że Polska wzbogaciła się bardzo na soli, która była wtedy bardzo cennym surowcem do konserwacji żywności, do produkcji ałunu, do produkcji prochu szczelniczego. Oczywiście największe zasługi dla rozwoju wieliczkiej kopalni, która funkcjonowała niezmiennie jako czynny zakład wydobywczy, jedyny w świecie przez około 700 lat, wniósł król Kazimierz Wielki, który wprowadził tam znaczne reformy polegające na pracy akordowej, na nadawaniu specjalnych przywilejów. Wieliczka wtedy była miastem, które posiadało własny szpital, wodociągi, różne udogodnienia, których nie znaleźlibyśmy w tym czasie w innych polskich miastach. Na pewno każdy z Państwa widział piękną
kaplicę świętej Kingi, patronki górników solnych, bo wprawdzie dzisiaj obchodzimy Dzień Świętej Barbary, patronki górników, ale również mamy tutaj patronkę górników wielickich, świętą Kingę, która była żoną księcia krakowskiego, a wcześniej sandomierskiego, Bolesława Wstydliwego. Wiąże się z tym piękna legenda, że wrzuciła do Župy Solnej na Węgrzech pierścień, który wydobyto właśnie tutaj w Wieliczce. Później odkryto złoże w Bochni. Można oszacować, że w tym czasie kopalnie soli w Bochni i Wieliczce jako jeden taki zakład wraz z portami rzecznymi na Wiśle dostarczały 1/3 budżetu państwa. Z tego właśnie źródła Kazimierz Wielki finansował rozwój Akademii Krakowskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okres od XVII do XIX wieku to nie tylko górnictwo węgla kamiennego, ale piękny przykład kopalnia zabytkowa rud srebrnonośnych. Tam również wybierano ołów, rudy ołowiu. W Tarnowskich Górach wpisana niedawno na listę zabytków UNESCO. Trasa turystyczna od szybu Szczęść Boże przez szyb Żmija. Mogą Państwo zapoznać się z pięknymi zabytkami ówczesnego górnictwa. Przykładowo chodnik w obudowie drewnianej. Obudowa drewniana była wtedy nagminnie stosowana w górnictwie. Również w górnictwie węglowym ona jako obudowa ostateczna funkcjonowała powszechnie do lat 60. ubiegłego wieku. W tej chwili jest to tylko obudowa tymczasowa, która stosowana jest doraźnie. Komora eksploatacyjna, środki transportu odnalezione przy robotach archeologicznych w kopalni w Tarnowskich Górach, kubeł w szybie Szczęść Boże służący do transportu rudy. I teraz przejdźmy do górnictwa węgla kamiennego, które na naszej ziemi śląskiej, na Górnym Śląsku, funkcjonuje przeszło 200 lat, no powiedzmy od XVIII nawet wieku. Stosowana była obudowa drewniana składająca się standardowo z dwóch stojaków i stropnicy. Stojaki to oczywiście te pionowe słupy drewniane, stropnica poziomy fragment. One były łączone w różny sposób, nie będę tu się wdawał w szczegóły techniczne. I taki, proszę Państwa, przykład. Przykład tej obudowy. Troszkę to mi chyba się przesunęło nie tak, jakbym chciał. O, przykład obudowy, której fotografię zrobiłem w kopalni zabytkowej Rud we Freibergu. Natomiast na Śląsku nagminnie stosowany był system eksploatacji zabierkowy. Zabierkowy to taki system, który charakteryzuje się tym, że dopiero po wybraniu węgla w rejonie całej komory następuje przejście w stan zawału skał stropowych bądź podsadzenie w odróżnieniu od systemów ścianowych, gdzie odbywa się to na bieżąco. Oczywiście inny był stopień mechanizacji robót, również inne były wymiary. Jak Państwo tu widzą, wymiary tych wyrobisk są niewielkie. Chodniki, które drążono po rozciągłości, oczywiście dzieliły na takie filary o wysokości powiedzmy 12-15 metrów o długości. No i system miał zastosowanie do złóż o grubości 5-8 metrów, czyli do pokładów bardzo wysokich. Nie będę się wdawał tutaj w szczegóły technologiczne tego systemu. Urabianie następowało za pomocą materiału wybuchowego. Natomiast widzą Państwo tutaj przerwę pomiędzy zabierką i zawałem. Zawał jest zakreskowany. Ta przerwa jest nazywana nogą i tu ją widzimy właśnie. Tutaj złoże urabiano już za pomocą kilofów ręcznie ze względów bezpieczeństwa.
Pokłady cienkie i średniej miąższości niestety przepadały, że tak powiem, dlatego że nie było technologii, które pozwalałyby na ich eksploatację. Tutaj kilka fotografii autorstwa Maxa Sztekla z albumu Czarne Diamenty. Zauważyłem, że tam za tą ścianą jest cały zestaw fotografii z tego albumu. Mogą Państwo też się zatrzymać nad tym. To jest bardzo ciekawe, dokumentował rzeczywiście rozwój technologii górniczych. Praca w zabierce. Jak Państwo widzą, ta zabierka jest dosyć wysoka. Tutaj jeszcze wyżej, prawda? I widać, że to rzeczywiście do 8 metrów była prowadzona eksploatacja do takiej wysokości. Wrębiarka, czyli już zaczynano mechanizować pracę. No i rynna wstrząsalna. To jest konstrukcja, która była pierwowzorem przenośników zgrzebłowych, pierwszych w górnictwie. Miło mi to jest powiedzieć, że autorem tego rozwiązania, wynalazcą, był polski inżynier, kiedyś dyrektor kopalni Knurów, pan Rygiel, który był później po wojnie profesorem Akademii Górniczej. Współcześnie prowadzimy eksploatację systemem ścianowym. Jest to eksploatacja prowadzona w sposób nowoczesny przy zastosowaniu kompleksów ścianowych, wysokowydajnych, energooszczędnych, niezawodnych maszyn górniczych. Wybiegi ścian, czyli ten dłuższy ich wymiar, sięgają na przykład w kopalni Bogdanka w Lubelskim Zagłębiu Węglowym do 5 kilometrów. W warunkach naszych śląskich są to przeważnie wybiegi mniejsze. Przeciętny wymiar ściany zwany długością, czyli ten krótszy wymiar, w przypadku zawału stropu to 250 metrów. W ścianach pracują obudowy zmechanizowane. Jak Państwo widzą, są one wyposażone w stojaki hydrauliczne, stropnice, spągnice, osłony odzawałowe i takie obudowy w postaci sekcji układa się na całej długości ściany. Obudowy są stale unowocześniane. Widzą tu Państwo kolejny typ obudowy ze stropnicą wysuwną, która jest wyposażona także w osłonę czoła ściany, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo górników. Maszyną urabiającą w warunkach polskich jest najczęściej kombajn węglowy. To są kombajny, które w tej chwili wyposażone są w dwa organy urabiające, które w postaci takiego ślimaka pozwalają również na załadowanie węgla. Organy urabiające są wyposażone w noże, które frezują węgiel, natomiast napęd kombajnu pozwalający na jego przesuwanie wzdłuż czoła ściany stanowi silnik elektryczny. Silniki elektryczne znajdują się także w ramionach kombajnu i służą do wprawiania w ruch obrotowy tychże organów urabiających. Kombajn porusza się po przenośniku zgrzebłowym, który stanowi jego tor jezdny, ale także, a może przede wszystkim, służy do transportu węgla. Dzisiejsze ściany prowadzone są z tak zwanym krokiem wstecz, czyli polega on na tym, że po urobieniu przez kombajn pewnego zabioru, który wynosi nawet do 1 metra, najpierw do czoła ściany dosuwa się obudowę, dzięki czemu zabezpiecza się przedział roboczy i zwiększa tym samym bezpieczeństwo górników pracujących w ścianie, a następnie dosuwa się przenośnik zgrzebłowy. I tutaj na podstawie dokumentacji technologicznej z czynnej ściany widzimy już obudowę, która ma dodatkowe osłony, no, osłony czoła ściany, osłony przedziału roboczego. No, tutaj widzimy właściwie cały ten kompleks. Tu jest kombajn zmechanizowany. My na wydziale posiadamy jako jedyna uczelnia
taki kombajn, z którym mogą zapoznać się studenci. On jest wprawiany w ruch, także służy to jako bardzo dobra pomoc dydaktyczna. Parę fotografii z dołu kopalni, które przedstawiają właśnie widok ściany. Górników w ścianie, widzimy tutaj zraszanie węgla w celu zapobieżenia wybuchowi pyłu węglowego. Współczesny kombajn, który został sprzedany kilka lat temu do jednej z kopalń rosyjskich, kiedy jeszcze nie było oczywiście wojny w Ukrainie. No, widzimy, że jest to maszyna sporych rozmiarów. Tutaj jest organ urabiający z ładowarką jeszcze osłonową, która zwiększa możliwości ładowania węgla na przenośnik zgrzebłowy. Widok ogólny takiego zestawu zmechanizowanego. No i tu chcę Państwa poinformować, że te kombajny są sterowane także za pomocą pilotów. Kombajnista nie musi znajdować się w tej strefie najbardziej zapylonej. On z odległości do 15 metrów może sterować takim kombajnem. I jak widzimy, tutaj to górnictwo jest bardzo nowoczesne, wyposażone w automatykę, w elektronikę, w systemy, które powodują wyłączanie zasilania w przypadku zwiększenia nagromadzenia się metanu, który jest gazem wybuchowym i bardzo niebezpiecznym. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa do tego, że nie stanowimy jakiejś takiej enklawy z okresu średniowiecza, tylko pracujemy na nowoczesnym, wysokowydajnym sprzęcie i że górnictwo to nie jest coś schyłkowego. A wojna w Ukrainie dobitnie chyba wskazała nam na to, że przy węglu ze względów na bezpieczeństwo energetyczne kraju musimy pozostać jednak troszkę dłużej niż zakładano to pierwotnie. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.